Siema, chciałem się podzielić z Wami spostrzeżeniami, które poczyniłem po ostatniej wizycie u Patryka. Mianowicie same plujki, czy też plujki plus filtry, te T-Heady, nie dają rady w porównaniu do połączonej niezależnie filtracji z napowietrzaniem. Widziałem u Patryka, że w każdym akwarium ma kamienie. Ja miałem tak kiedyś zrobione na moim pierwszym sklepie i wtedy zdecydowanie w małych akwariach dużo lepiej rybom się wycierało, żyło i ogólnie były w lepszej kondycji. Z racji tego podjąłem decyzję, że na całej swojej hodowli, we wszystkich akwariach poniżej 100 litrów do filtracji z plujek, które też są na powietrze, dołożę dodatkowo kamienie napowietrzające, aby zwiększyć ilość tlenu, która po prostu, oraz ruch wody, bo ruch wody jest równie ważny w tych wszystkich małych akwariach. I mam nadzieję, że to troszkę usprawni tutaj filtrację. Raz, że powinno to nam ruszać całe muł z dna i będzie on lepiej wciągany do tych filtrów butelkowych, które tam widzicie u góry. A dwa, że po prostu im więcej tlenu, tym ryby jednak szybciej rosną. Tutaj natury się nie oszuka, jeśli brakuje tlenu w akwarium, to ryby po prostu zwyczajnie będą marnie rosły. Przekonałem się o tym przez ostatnie 3 lata dosyć mocno, że takie powietrze, które pochodzi tylko z filtracji, jednak jest niekoniecznie wystarczające do tego, żeby ryby prawidłowo i szybko rosły. Więc przemijamy całą hodowlę i będziemy przerabiać całą instalację napowietrzającą. Stara instalacja zostaje na te filtry plujkowe, te butelkowe. Będzie napędzała to turbina wilnikowa, a tłokowe pompy i membranowe będą napowietrzały poszczególne akwaria podłączone do systemu w każdym pokoju oddzielnie, tak żeby można było tym jakoś tam mieć też jakieś sterowanie. No i zobaczymy, czy to coś pomoże. Będzie roboty na pewno i trzeba będzie trochę wydać pieniędzy, ale po to pieniądze są, żeby je wydawać. Na razie, cześć.